Ej, nie poddawajcie się, nie poddawajmy się. Chodźcie, będziemy to kontynuować. Jedźmy dalej, zróbmy coś. Ktoś, podtrzymajmy to światełko. Jest poniedziałek, 16 stycznia 2023 roku, a to jest podcast Długi Dystans Rowerem. Przed mikrofonem Sebastian Gruszka i zapraszam Was do specjalnego odcinka, podczas którego będę rozmawiać z ojcem dyrektorem, czyli wszystkim dobrze znanym Leszkiem Pachulskim. Razem z Leszkiem będziemy rozmawiać na temat zimowej sztafety Wisły 1200 i oczywiście zapraszać Was do udziału w kolejnej edycji, która zaczyna się już w tym tygodniu w niedzielę. Z tego odcinka dowiecie się m.in. jak zrodziła się ta tradycja zimowej sztafety Wisły 1200 oraz wyciągniecie wszystkie najważniejsze informacje na temat tego, co można zrobić, żeby wziąć udział w tej sztafecie, a jeżeli nie macie ochoty jeździć fizycznie na rowerze w ramach sztafety, to jest też zaplanowanych kilka innych działań, głównie licytacji, w ramach których też można wspomóc zimową sztafetę Wisły 1200, a przede wszystkim wspomóc cel szczególny, czyli zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam Was do rozmowy z Leszkiem. Zimowa sztafeta Wisły 1200 swój debiut miała w 2021 roku, ale z informacji, które ja posiadam, wcale nie była to impreza, która została zapoczątkowana przez Ciebie. Tak, no tak jak powiedziałeś, to nie ja wymyśliłem, ani to nie jest żadna moja zasługa w tym, że to się wszystko udało i wydarzyło. Faktycznie Tomek Zakolski zaproponował Olkowi wspólny przejazd trasą Wisły pod prąd, żeby zbierać. To nie było hasła sztafeta. Oni po prostu mieli przejechać tą trasę w parę dni bez żadnego specjalnie planu, bez żadnej idei przyłączania się kogokolwiek. Wiem, że wówczas w okolicach Grudziądza były pewne problemy, żeby dalej kontynuować trasę. Tomek doznał jakiejś takiej bolesnej kontuzji i pierwszego dnia dojechali koledzy do Grudziądza, ale rano ta kontuzja spowodowała, że Tomek nie był w stanie dalej jechać, miał zupełnie skręconą kostkę chyba. Warunki były dramatyczne, to w ogóle wszystko było przeciwko nim. No, po drodze był tylko wyłącznie lód i padający deszcz ze śniegiem. A i tak z Gdańska dojechali do Grudziądza przez jeden dzień zimą w styczniu w padającym deszczu ze śniegiem i na bardzo śliskich, zaoblodzonych zupełnie drogach i bezdrożach. I kiedy jechali tacy załamani de facto, no z porażką, bo w ogóle nie dało się, nawet Olek myślał o tym, żeby kontynuować samemu, ale mieli tak ułożony bagaż, że w zasadzie nie był w stanie tego wziąć na swój rower, a poza tym Tomek nie był w stanie nawet wsiąść z rowerem do pociągu, więc go musiał troszkę eskortować, w sensie takim jakby pomóc tym z pakowaniem roweru do pociągu i tak dalej. To w każdym razie z pociągu napisali takiego zupełnie załamanego posta, że niestety muszą wracać, że ta kontuzja zupełnie uniemożliwia im dalszą jazdę i chyba jeden z finisherów Wisły 1200, Adam Sobczak, gdzieś tam w komentarzu napisał: ej, nie poddawajcie się, nie poddawajmy się, chodźcie, będziemy to kontynuować, jedźmy dalej, zróbmy coś, ktoś, podtrzymajmy to światełko. Było kilkanaście osób, które już zaplanowały sobie najbliższy tydzień w taki sposób, żeby to w ramach sztafety kontynuować. I tak oto uformowała się pierwsza wersja jeszcze nieoficjalnej sztafety Wisły 1200 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wychodzi więc na to, że w tym roku będziemy mieli trzecią edycję zimowej sztafety Wisły 1200 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opowiedzmy zatem o tym, czego można się spodziewać, to znaczy kto może jechać, gdzie, jak, o której godzinie start, jaki jest plan trasy, jaki jest harmonogram. Wszystkie te najważniejsze informacje dla wszystkich tych, którzy chcieliby dołożyć swoją cegiełkę i wziąć udział, chociaż przejechać kilka kilometrów w tej wspaniałej wyprawie. Ruszamy 22 stycznia rano w okolicach 8 z Ołowianki w Gdańsku. Trochę zmodyfikowaną trasą, niekoniecznie dokładnie tak jak przebiega trasa Wisły 1200. Niektóre rzeczy z powodu zimy w pewnym sensie zaokrąglamy, ale jedziemy generalnie nad Wisłą i ta trasa też jest przecudna i też jest warta pokonania. Planujemy, że tego pierwszego dnia dojedziemy w okolice Świecia Chełmna.
drugiego dnia, czyli 23 w poniedziałek, chcielibyśmy dotrzeć do Płocka. Trzeciego dnia dotrzemy do Warszawy, potem Warszawa, Dęblin, Dęblin, Szczucin, Szczucin, Kraków, Kraków, Pszczyna i Pszczyna, Wisła. Tak, żeby w niedzielę, w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dotrzeć na rynek w Wiśle na wiślański finał ośpu. Czy na tą sztafetę trzeba w jakiś sposób się do was zgłaszać, zapisywać? Czy nie, wystarczy po prostu nie czuwać na trasie, być przy Wiśle i czekać, aż nadjedziecie i wtedy się do was podłączyć? Tak też można, natomiast zrobimy kilka grup takich komunikacyjnych dla osób, które będą chciały wziąć udział w tych poszczególnych etapach, tak żebyśmy mieli jakiś obraz tego, kto i kiedy i czy na kogoś czekać. Te wszystkie informacje, o których Leszek mówisz, znajdziemy na stronie internetowej na Facebooku. Pod wydarzeniem na profilu Rowerowy Maraton Wisła 1200 jest tam wydarzenie utworzone o nazwie Zimowa Sztafeta Wisła 1200 WOŚP. A czy uczestnicy mają jakieś obowiązki? Oczywiście jest jeden dla każdego uczestnika takiej sztafety, jest jeden przyjemny obowiązek. Należy dokonać dobrowolnej wpłaty do naszej e-skarbonki, która też tam będzie. Będzie podany link do niej na naszym Facebooku wisła1200.pl i na naszych wszystkich kanałach, także na Polskie Kolarstwo Przygodowe. Także ta impreza ma jednoczyć wszystkich uczestników wszystkich naszych imprez. Będziemy to także komunikować na kanałach naszych pozostałych imprez, czyli Pomorska 500, Carpathia Divide, Wisła 1200 i Wschód Niespodzianka. I na naszym ogólnym kanale Polskie Kolarstwo Przygodowe. Wszystkie informacje tam będą dostępne. Z Leszkiem Pachulskim rozmawiam na temat zimowej sztafety Wisły 1200, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Także podsumujmy i przypomnijmy. 22 stycznia, czyli w Dzień Dziadka, około godziny 8 z gdańskiej Ołowianki wyruszy zimowa sztafeta Wisła 1200 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestnicy będą przekazywać dalej sztafetę po to, aby do celu dojechać w ciągu 7 dni. Z nieoficjalnych informacji wynika, że swój udział w sztafecie zadeklarowało już około 50 osób. To naprawdę bardzo dużo, więc zapowiada się prawdziwa taka wośpowo-zimowa, wiślana sztafeta rowerowa pod prąd na przekór wszystkim przeciwnościom losu. Oprócz samego wysiłku, który związany jest z przejazdem na rowerach Wisły 1200 pod prąd, przygotowane zostały też dodatkowe atrakcje, które mają wzmocnić zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie tak, licytacja pakietu startowego numer 1 na Wisłę 1200. Jak zwykle nasz dobry duch spod Płocka, który organizuje i w czasie Wisły 1200, ale też w czasie zimowej sztafety taki pit stop w okolicach właśnie Wyszogrodu, między Płockiem a Wyszogrodem. Też tam jest taki specjalny baner z miejscem na zdjęcia, który w zeszłym roku też był wystawiony na licytacji z podpisem wszystkich uczestników Wisły 1200 i też będzie na licytacji w tym roku. Jak można się domyślać, będzie się działo, będzie wesoło i będzie się kręciło. Dziękuję serdecznie, Leszku, za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam was na Wisłę 1200 i zimową sztafetę i na nasze imprezy na Kolarstwo Przygodowe KPN. Na koniec jeszcze raz krótko podsumuję. 22 stycznia, to jest w Dzień Dziadka, około godziny 8 z gdańskiej Ołowianki wyruszy zimowa sztafeta Wisła 1200 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy się dołączyć. Jedyny warunek jest taki, żeby dobrowolnie wpłacić kwotę do zimowej skarbonki, do tej skarbonki na zimową sztafetę Wisły 1200 i można jechać. A jeżeli ktoś nie ma ochoty jechać, można wziąć udział w licytacji, na przykład wylicytować numer 1 w ramach pakietu startowego na Wisłę 1200 i przeżyć przygodę w nieco bardziej sprzyjających warunkach pogodowych. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle polecam śledzić i obserwować kanały w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie oraz na YouTubie.
możecie szukać jako długi dystans rowerem. A jeżeli macie ochotę wysłać maila, zadać pytanie albo coś skomentować, możecie wysłać wiadomość na adres kontakt@długidystansrowerem.pl. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć!